Cześć wszystkim, z tej strony Kador i witam was w kolejnym odcinku z The Huntera. Dzisiaj ponownie znajduję się w hiszpańskim rezerwacie, w sensie jest to drugi odcinek, który na nim nagrywam. Poza odcinkiem trochę tutaj pozwiedzałem, odblokowałem dwa schroniska, nawet próbowałem jakieś koziorożce upolować, żeby misję wykonać, ale coś mi się nie udało. Spierdzieliły mnie po prostu. Dobra, to teraz postaram się udać mniej więcej, może gdzieś w ten rejon mapy i zobaczyć, czy uda się mi po drodze wypatrzeć jakieś zwierzęta, bo w sumie tereny, no mimo iż są tutaj drzewa ogólnie, ale widzę, że one rosną na tyle rzadko, że tak czy inaczej powinienem być w stanie teoretycznie coś wypatrzeć. Się zobaczy. Chciałbym właśnie dzisiaj upolować jakiś nowy gatunek zwierzęcia, który jest na tej mapie, a którego jeszcze nie upolowałem, bo w poprzednim odcinku to tylko chyba sarny tam były, zające, a dzika mi się nie udało, więc mam nadzieję, że dzisiaj będę mieć trochę więcej szczęścia. Dobra, sytuacja wygląda tak. Przemknęła mi na szybko sarna, ale szybko mi zniknęła również. Tak jak się szybko pojawiła, tak szybko mi zniknęła, więc postaram się może ją wytropić. Aczkolwiek widzę, że tutaj są dosyć fajne, otwarte tereny, więc coś tu się może uda wypatrzeć. Czasami te kamienie wyglądają jak jakaś leżąca zwierzyna, więc łatwo się można pomylić. Kurczę, niby takie fajne właśnie otwarte tutaj tereny. Niezbyt gęsta roślinność, a i tak tu nic nie widać. Coś, na razie to moje polowanie się niezbyt dobrze zaczyna. Więc może chociaż sarnę bym spróbował tą wytropić, zobaczymy. Bo ona gdzieś mi spierdzieliła, ale wiecie, daleko uciekać nie może, więc kto wie, może jeszcze uda mi się wytropić, bo tutaj to widzę, że niestety... No nie, nic tutaj nie jestem w stanie wypatrzeć, chociaż wiecie, ja też nie mam wzroku jak jastrząb, czasami bywało tak, że w komentarzach, no wiecie, pod różnymi tam odcinkami z The Huntera w komentarzach: ej Kador, ty ślepy jesteś, nie widziałeś, że tam w kącie w rogu mapy, tam dosłownie na milimetrze widać, że tam jakieś zwierzę przemknęło. No kurczę, mówię, ja nie mam wzroku po prostu jak jastrząb i czasami, wiecie, czegoś nie zauważę, bo akurat skupię wzrok w innym fragmencie ekranu i mogę czegoś nie zauważyć. Dobra, to może jednak pójdę tropem tej sarny. Dobra, chyba usłyszała mój wabik. Tylko gdzie ona jest? No nie widzę jej. Zaraz mi tu podejdzie gdzieś blisko. I się spłoszy, a ja nawet jej nie zobaczę. Jest. Dobra, trafiona. To teraz starczy ją wytropić, ale niby usłyszała wabik, tam wydała ten zew godowy. Myślałem, że pójdzie w moją stronę, ale najwidoczniej nie. Dobra, to teraz aby ją wytropić. No coś, kurczę, jest na razie słabo tutaj, strasznie, na początku tego odcinka, niestety. Tylko jedną sarnę upolowałem, to właściwie jeszcze nie upolowałem, zaraz się okaże, że tam ledwo co ją trafiłem, bo źle jakoś tutaj wycelowałem. Dobra, zobaczmy, gdzieś ona tutaj była. Jest, nie, duża plama, to jest organ, trafiono w organ nieżywotny przed chwilą, ale plama duża, więc powinno być w miarę chyba spore krwawienie. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, a nie, dobra, jednak krwawienie bardzo małe, no kurde. Serio? No ale tak czy inaczej chyba powinna paść. Tak mi się wydaje przynajmniej, zaraz tutaj będzie niespodzianka, że nie. O, fajnie, docieram do jakiegoś pola, tam może być dosyć... O, co to jest? To ta sama? I też jeszcze spierdziela. Dobra, ta pierwsza leży, a to chyba jakaś inna była sarna. No to zaryzykowałem i po prostu, wiecie, strzeliłem. I to chyba całkiem dobrze. Dobra, widzę, że tutaj ta pierwsza leży. W sumie dziwne, że tamta, wiecie, ja biegłem normalnie, miałem wrażenie, że głośno dosyć, ale jednak. Dobra, to jest. Tutaj, jak widać. No.
Całkiem spoko i jest ta druga i tu widzę, że organ żywotny, duża plama, no to na pewno zaraz gdzieś będzie leżeć. To czekajcie, ja przy okazji się rozejrzę, bo może coś, tutaj jest, wiecie, jak są te pola, to fajnie, bo to są dosyć otwarte rejony. Może coś wypatrzeć, jakoś tak mam ochotę na dzika, jak Obelix, ale mam nadzieję, że, więc mam nadzieję, że zaraz tutaj jakiegoś wypatrzę. No niby duże krwawienia, coś daleko ona uciekła. Dobra, to ja się tutaj rozejrzę. Za tymi dzikami, bądź też inną potencjalną zwierzyną. Zobaczmy, czy coś... O, jest jeszcze jedna! Sarna. Wiecie co, mam ochotę zapolować skusz, ale nie wiem, czy ryzykować. Tamta tam leży, to wiecie, ja ją zostawię na razie. To co, robimy może polowanie skuszy? Najpierw wabik. Będę ryzykować, słuchajcie. Ja wiecie, od czasu do czasu warto zaryzykować sobie. Ogólnie właśnie zobaczcie, jaki ja mam dzisiaj sprzęt. Trochę sobie zmieniłem względem tego, co było w poprzednim odcinku. Wabiki, ogólnie broń. Dobra, spróbuję ją tutaj zwabić. To jest chyba ten wabik na sarny, mam nadzieję. Chwilę, to jest wabik na sarny? Na jelenia, ale to chyba też działa na sarny, czy nie? Nie działa, a kurde, ta próbuje wabić nie tym wabikiem, co trzeba. Ha! Dobra. To nie. To czyli ona tu chyba nie podejdzie. Bo z kuszy to nie, ta kusza jest tak niecelna, że to nawet nie ma co próbować jej strzelić z takiej odległości. Chociaż... ryzykuję. No i dupa. Szybko zmień, kurde, broń, zmieniaj broń. Ej, tam wilki chyba są. A nie, to dziki. Tu nie ma chyba wilków na tej mapie, nie pamiętam w sumie. No i standardzik. Do wszystkich dzików musiałem strzelić, no jak żeby inaczej. Ja myślałem, że to wilki, ale nie ma ich chyba na tym mapie, czy są? No nie pamiętam, kurczę. Cały czas ja zapominam, na jakiej mapie, jakie są tam gatunki zwierząt. Mimo iż w komentarzach mi napisaliście chyba zresztą ostatnio, gdzie są te wilki, lwy i tak dalej, ale... zapominam, dobra. Mam drugą sarnę. Do tamtej to chyba nawet nie strzeliłem. No, bo... no, ta kusza to wiecie... zaryzykowałem, że ja tych dzików nie widziałem, to jestem jakiś totalnie ślepy. Dobra, pal licho tamte sarnę, ja idę tropić te dziki. Fajnie, fajnie. Na pewno i trafiłem, no kurde, bez przesady. Ale zobaczmy, ale zależy ile z tych dzików zostało trafionych i jak poważnie. O, tutaj już jest coś. No tak średnio właśnie, niestety. Ogólnie strzeliłem do tych dzików z tego słabszego sztucera, ale powinien być dobry, tak czy inaczej. A czy ich tutaj nie widać, jak uciekają? Nie, dobra. To rozpoczynam tropienie. No musi trochę tych, musiało tych dzików trochę zostać trafionych, na pewno. To teraz starczy je wytropić. Chyba, że na tyle słabo zostały trafione, że wiecie, jednak się, no potrafią się uleczyć w tej grze. Ile to się czasami natropiłem jakiegoś zwierza, którego źle, jakiegoś dużego zwierza, które źle trafiłem i było krwawienie bardzo małe i dupa. Szukałem, aż w końcu w ogóle przestały pojawiać się tropy krwi. O, coś tam... ta sarna, no w dupie mam tę sarnę, chociaż jak się z dzikami nie uda. Nie, dobra, jednak postawię na te dziki. No jest bardzo mało, ale jednak kurczę, no liczę, że traf, że tutaj też się tak rozglądam, wiecie, bo może któryś z nich, ja tylko jednego tropię, a może któryś z nich już wcześniej padł, gdzieś tutaj leży. Dobra, bardzo małe krwawienie, ale już jest 0,25% żywotności, więc gdzieś tu powinien leżeć skurczybyk. Tylko gdzie? Można się tu pogubić w tych tropach. No gdzie on jest? Cały czas podążam tropem tego jednego i chyba już go widzę, jest, dobra. Fajnie, fajnie, w końcu jakiś dzik. Tylko co do pozostałych, to muszę sprawdzić, bo zaraz się okaże, że ja tylko jednego trafiłem.
Czyli tego tutaj. To tak słabo by było. No. Dobra, czyli zobaczmy, czy jest tutaj... Do tej pory widziałem tylko i wyłącznie jeden trop krwi, więc hello, zaraz się okaże, że serio tylko jego trafiłem. O kurczę, jednak ta moja celność to jest... pozostawia sporo do życzenia. Dobra, ale widzę, że gdzieś tutaj one uciekły, więc może jeszcze uda mi się je wypatrzeć. Czemu nie? Jeszcze przydałyby się jeszcze tak z jednego, z dwa dziki. O, fajnie by było właśnie ustrzelić. No nie ma bata, musiał dostać. Chociaż czasami wiecie, jak to jest, ta roślinność w grze mnie denerwuje, bo niby tam listek, dwa, trzy listki, ale cholera wie, czy czasami to nie jest w stanie tej kuli powstrzymać, mam wrażenie. Bo jest właśnie... kolizja. No, liczę, że ten dzik to został trafiony, nie mam bata, czekajcie. O, jeszcze jest... Dobra, ten chyba też. Wkurzyły mnie dzisiaj te dziki, no wytępię je chyba po prostu. To zobaczmy, zobaczmy. O, tu znowu jakieś słabe trafienie. No ale nic, tropię je. Patrzę, że to stado nie ucieka jakoś zbyt szybko. Nie, właściwie nie mówi się chyba stado dzików, tylko jakoś inaczej. Ja pamiętam, kiedyś tak nazwałem tytuł odcinka, a potem miałem w komentarzach, nie pamiętam jak się fachowo nazywa. Zapomniałem, ja niestety, no musicie mi wybaczyć. Nie jestem jakimś znawcą myśliwskiej terminologii. Że to nie jest ogólnie myśliwska terminologia właściwie, ale no dobra. To zobaczę najpierw tego. Znowu krwawienie bardzo małe. Ja chyba powinienem wziąć innego sztucera na te dziki. Bo tak to coś słabo. Nie, dobra, tam chyba znowu jest dzik. Pierdziele, tym razem walę mocniejszym sztucerem. Albo i nie. Dobra, spróbuję je dogonić. Te sztucery mają taki odrzut, że po prostu, wiecie, łatwo zgubić miejsce, do którego się pierwotnie celowało. Dobra, mi się wydaje, że go trafiłem. Zobaczymy zresztą zaraz. Bo to moje dzisiejsze polowanie to jest strasznie słabe na razie. Oj, strasznie. No i tempo krwawienia bardzo małe. No i dupa chyba. Czyli ogólnie dzisiaj sarna, jeden dzik. No to wiecie, nie ma tragedii, ale patrząc na to, ile tych dzików tutaj było, to jestem na siebie strasznie zły. Dobra, one gdzieś tutaj były. No nie uwierzę, że znowu ich nie trafiłem po prostu. No to jest niemożliwe. Tego jednego cały czas tropię. Tamte gdzieś tam spierdzieliły. W ogóle chyba mu nie spada żywotność. Czyli... ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że on zaraz się wyleczy. I czy jest sens go dalej tropić? No serio, w ogóle mu nie spada żywotność. Ja chyba odpuszczam sobie tamtego dzika. Zobaczmy tamte pozostałe. No śpią sobie, co za... Może to dlatego, że ja ten mam tą największą, najmocniejszą lunetę i przez to, kurczę, cały czas biorę złą poprawkę. Ja bym się nie zdziwił, jakby tak było. Czy któryś z nich w końcu padnie od strzału jednego? To jest chyba najgorsze, na razie najbardziej pychowe polowanie na dziki, jakie kiedykolwiek tutaj w The Hunterze miałem. A trochę ich jednak było. Czasami idzie fajnie wszystko, jak w poprzednich dwóch odcinkach. No tak spoko mi się polowało, a tutaj nie mogę tych cholernych dzików ustrzelić. Nie wiem co jest, po prostu. Bo aż nie chcę mi się wierzyć, że ich nie trafiam. W sensie no tamten co... no akurat tych dwóch. I tutaj w ogóle nie ma żadnych tropów krwi, ja chyba serio tych dzików nie trafiam. Co jest? Ktoś mi ślepaki włożył?
Dobra, gdzie one są? Bo chyba... Gdzie są jakieś tropy krwi? Niemożliwe, że ich nie ma. O, coś jest. No, dobra. To mamy. W końcu jakiś. Czyli któregoś z nich na pewno trafiłem, tylko a drugiego może nawet nie. Zaraz się okaże. Dobra, to zobaczmy. Bo nie zwróciłem uwagi. Chyba nie jest jakieś... No, tempo krwawienia bardzo małe. Kurde, mać! No ale liczę na to, że uda mi się go wytropić. Spada mu żywotność. To dobrze. I chyba... Nie, myślałem, że on tam już leży, ale jeszcze nie. No ale tamte pozostałe to jest jakaś tragedia. Serio, chyba trafiłem tylko jednego, a strzelałem do dwóch. Dalej jakieś tutaj są. No, nie mogę. Żaden nie pada na... od pierwszego strzału. I pewnie jeden z tych... A nie, dobra, myślałem, że jeden z tych, co ucieka, to ten, do którego strzeliłem, ale nie. No nie odpuszczę dzisiaj tym dzikom, po prostu, no tak skubane mi tutaj stawiają opór, że tak powiem, w ich upolowaniu, że no nie, nie odpuszczę im dzisiaj, nie ma opcji takiej. Tutaj jest właśnie pierwszy. Znaczy nie, drugi już dzisiaj się dzika... Co? Ja tak słabo trafiłem? A to się nie dziwię, że oni tak słabe krwawienie i tak daleko. Dobra, to się jednak nie dziwię. Zew godowy wydaje. Normalnie jak ja tu ich gonię, zabijam, a te jeszcze zew godowy wydają. Dobre. No przecież to powinno być idealne chyba trafienie. No mniej więcej, tak już... O, co tam jest? O, jakaś sarna. I tam też jeszcze jedna? Ło! A to co? Czyżbym jednak teraz pod koniec odcinka miał mieć trochę szczęścia? Jakiś jeleń szlachetny, ulalala, dobra, strzelamy do niego. Tylko niech on się tu pojawi. No wyjdź, wyjdź trochę, wyjdź, wyjdź, wyjdź. I tu znowu się boję, że złą poprawkę wezmę, więc kurde. Może być ryzykownie. Aha, muszę przeładować, chwila. Szybko, szybko, już widzę kątem oka, że tamten dzik jeden leży. Chodź tu jeleniu, chodź, 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 chodź. Tu będzie prześwit. I co on? Chodź, 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 chodź. No nie wiem, czy strzelać przez te drzewa, czy nie. Podejdź jeszcze tutaj, jest prześwit. Szybko, szybko. No i teraz... Na pewno nie padł, bo widzę, że on tam spierdzielał. Teraz to już niech się dzieje, co chce. To, ten jeleń jest ostatnim... zwierzęciem, do którego dzisiaj strzeliłem, bo już ja się poddaję. Dobra, jest kolejny dzik. Ale ja tu słabo strzelam, masakra. Tu jest jeszcze jeden dzik gdzieś, powinien być teoretycznie, bo go dobrze trafiłem. Widzę już za dali, że ta plama krwi jest całkiem spora i sprawdzimy tamtego jelenia. No, tutaj jeszcze nie udało mi się jelenia upolować, więc fajnie, fajnie, tylko że... No, tutaj bardzo dobre trafienie już widzę. Ale gdzie jego trop jest? Co? On tam spierniczał? Coś mi tu wydaje... Dzik? No nie. Chwila, ja tego śledzę na pewno tego. Dobra, to czekajcie. Czasami wiecie, jak przebiegnie ci jeden zwierzak po ścieżce drugiego, to jest problem, bo się te tropy czasami pokrywają, niestety. Można się zagubić. No widzę, że... Ej, była tam duża plama krwi, a ten dzik ma krwawienie bardzo niskie. Ale leży. Dobra, nie ma tak. Nie ma, że mi spierdzielił, na szczęście. Dobra. O, coś mi tutaj chwilę. Ten jeleń jest tu gdzieś blisko? Te dziki to już niech spierdzielają, mam je w nosie. Wkurzyły mnie dzisiaj. Ale ten jeleń, chyba go jednak nie trafiłem za dobrze. Dobra, chwilę, najpierw zgarnę tego dzika. Czyli tego, do którego teoretycznie powinienem strzelić najlepiej. No ale myślałem, że trochę niżej to trafi, ale dobra. Jest. To jeszcze tego jelenia zobaczmy, tylko ha, gdzie go trafiłem? Gdzieś tutaj był, daleko. Cholera, może nie być łatwo go wytropić teraz.
Znaczy, o ile w ogóle go trafiłem, no to wiecie, to jest nigdy... To jest odwieczna niewiadoma. Ej, coś ja tu słyszę? Wydawało mi się, że coś słyszałem. Jakieś takie... Dobra, nieważne. Gdzie ten jeleń był? Ja to mi się nie zdziwi, jakby on nie został trafiony. Serio. O, jeszcze zając tu się wziął skądś. Dobra, gdzie ten jeleń? Gdzie ten jeleń? Tylko na nim mi teraz zależy. Ten zając to sobie tam może... Już dzisiaj nie będę na tego zająca polować. Gdzie jest ten jeleń skupany? No chyba go nie trafiłem. Obawiam się. Nie mogę jego nawet tropów znaleźć. Ja nie wiem, czy ja w ogóle gdzieś za daleko nie poszedłem. Ach, kurde, niedobrze, niedobrze. No nie mogę jego tropów znaleźć. Jeszcze pójdę kawałek tutaj. Ej, wiecie co? Coś tutaj zostało przeze mnie trafione, bo niby... Ale tylko co, czekajcie, bo... Jeleń szlachetny, aha, bo znalazłem inne tropy jelenia i... Czyli były dwa, a ja myślałem, że był tylko jeden. To widocznie gdzieś jeszcze drugi był i go nie wypatrzyłem. Został skurczybyk trafiony jednak. Tylko jest krwawienie bardzo małe, ale traci jakoś tą żywotność, więc kurczę, jednak może mi się uda pierwszego jelenia tutaj upolować. Fajnie by było. Teraz tylko podążać jego śladem, no ale coś niestety... Ej, co jest? Już nie ma tropów? Krwi, w sensie? Wyzdrowiał? No nie. Tak szybko? Chyba żart. No nie wierzę. Tak szybko już wyzdrowiał. O kurde, serio? Ale to niestety nici dzisiaj z jelenia. No nie spodziewałem się, że... No okej, było jakieś małe krwawienie, ale dosyć już się wykrwawił. No ale skubany się jeszcze... Jeszcze się wyleczył. Dobra, nigdzie go tutaj nie widzę. Gdzieś musiał daleko już spierdzielić. No cóż, to niestety dzisiaj jelenia nie udało mi się upolować, ale i tak polowanie, w sensie zdobyć dzisiejszą, uznaję za udaną. No bo jednak sarna, trochę tych dzików. Ale to, ile się namyczyłem, żeby te dziki upolować, to ja po prostu masakra, aż mi wstyd. Za Chiny nie mogłem ich dobrze trafić. No cóż, mam nadzieję, że następnym razem, w następnym odcinku, bo raczej dalej zostanę na tej hiszpańskiej mapie. No mam nadzieję, że pójdzie mi to polowanie trochę jednak lepiej. Tak więc w tym materiale to już wszystko. Jeżeli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!